Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu wciąż proponuje coraz to nowsze aktywności. Już w najbliższą niedzielę szykuje się rodzinna rywalizacja podczas zawodów wędkarskich. Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo aktywnie. Oprócz organizowanych w Raciborzu imprez rowerowych, Powiatowe Centrum Sportu wspólnie z Raciborskim Arboretum Bramy Morawskiej organizują wyjątkowe rodzinne zawody. Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę na stawy Arboretum Obora w Raciborzu, gdzie Powiatowe Centrum Sportu wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z Kołem Wędkarskim Obora organizujemy zawody wędkarskie dla dzieci w ramach Dnia Dziecka. Startujemy o godzinie 8 rano, do 11 godziny wędkujemy. Są jeszcze miejsca, już mamy 40 uczestników zapisanych, także frekwencja naprawdę przerosła nasze oczekiwania. Liczymy na dobrą pogodę, miejmy nadzieję, że utrzymają się takie fajne warunki, takie jakie dziś mamy, także zapraszam serdecznie. Udział w zawodach jest bezpłatny. Co ważne, nie jest wymagana karta wędkarska ani sprzęt. Przy okazji rywalizacji można także udać się na spacer po pobliskim zaczarowanym ogrodzie. Zapisujemy się SMS-owo bądź na e-mail PCS-u, jak również jeżeli będą miejsca w dniu zawodów, też zapraszamy, zbłąkane owieczki zostaną przygarnięte, również będą mogły wędkować. Łowimy na swój sprzęt, ale jeżeli ktoś nie będzie miał, jesteśmy też przygotowani na to, żeby kilka wędek udostępnić. Oczywiście impreza jest bezpłatna, dla najlepszych czekają nagrody, niespodzianki, słodycze, także serdecznie zapraszamy. A to wciąż nie koniec przygotowanych na czerwiec atrakcji. 18 czerwca zapraszamy już na czwartą rundę amatorskiej Ligi Darta do PCS-u. Startujemy o godzinie 17. Rywalizacja jest ostra. Gramy w systemie 501 Double Out, czyli na podwójne zakończenia. A poćwiczyć grę w darta można codziennie w godzinach pracy Powiatowego Centrum Sportu.